Obcięcie finansowania, a w skrajnych przypadkach nawet rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie kary na szpitale za odmowę wykonania aborcji może nałożyć Ministerstwo Zdrowia. To prawo ma chronić kobiety, dla których ciąża jest zagrożeniem życia albo efektem gwałtu. O tym, jakie niesie konsekwencje dla lekarzy, Jakub Słupecki. Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. To przypadki, w których możliwe jest legalne przeprowadzenie zabiegu zakończenia ciąży. Ministerstwo chce, aby szpitale bezwzględnie egzekwowały to prawo. W przypadku, jeżeli świadczeniodawca nie realizowałby takiego obowiązku, Narodowy Fundusz Zdrowia może nałożyć na takiego świadczeniodawcę karę umowną, bądź też może rozwiązać umowę z takim świadczeniodawcą w całości bądź w części. Na Opolszczyźnie funkcjonuje 10 placówek wykonujących takie zabiegi i jak dotąd nie odnotowano odmowy ich wykonania. Jak w przypadku Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Świadczyliśmy te usługi zgodnie z prawem obowiązującym przez cały czas i z tym nie było problemu, choć mieliśmy problemy wizerunkowe, czasem pojawiały się pikiety pod naszym ogrodzeniem, płotem jeszcze jak był, czy banery oszczercze wzdłuż dróg dojazdowych. Choć zabiegi budzą wiele kontrowersji, kobiety nie można pozostawić samej. Działania Ministerstwa Zdrowia jednoznacznie nie zakazują stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy. Rozwiązaniem w tym zakresie jest projektowany paragraf 3, ustęp 6, który nakazuje, by świadczeniodawca de facto nie przyjmował kobiety ciężarnej lub jej nie odsyłał do innego, nieokreślonego podmiotu leczniczego, ale tak zorganizował udzielanie świadczenia u siebie na miejscu, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety. Rozporządzenie to nie wszystko. Trwają obrady Komisji do Spraw Ustaw Aborcyjnych, których celem jest przygotowanie nowelizacji. Kobiety, które poszły głosować na partię jeszcze do niedawna opozycyjne, teraz tworzące rząd, w ogromnej większości domagają się zmiany prawa. No i mamy już sytuację, że po pół roku nowej władzy prawo się nie zmieniło. Politycy lewicy nie ukrywają, że chcą liberalizacji przepisów, ale do tego trzeba większości sejmowej. W umowie koalicyjnej partie, które wchodzą w skład koalicji rządowej, nie podpisywały w tym temacie żadnego porozumienia. Każda z partii w koalicji rządzącej reprezentuje inne środowiska, inne potrzeby, jeśli chodzi o takie rozwiązania. Natomiast wszyscy wiemy i mamy tego świadomość, że kobiety oczekują takich rozwiązań. I zdobycia poparcia urzędującego prezydenta. Każdy poseł, przedstawiciel PSL-u będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. W mojej opinii podstawowa sprawa to powrót do kompromisu aborcyjnego i rozpisanie referendum. Trzeba przypomnieć, że dopóki prezydentem jest Andrzej Duda, żadna liberalizacja prawa aborcyjnego, czy też szerzej, jeżeli chodzi o światopoglądowo związki partnerskie, nie zostanie przez niego zaakceptowana. Najświeższym efektem prac Komisji do Spraw Ustaw Aborcyjnych jest projekt ustawy o jej dekryminalizacji, który został przyjęty przez gremium. Zakłada on uznanie, iż czyn pomocy przy zabiegu zakończenia ciąży nie będzie przestępstwem. Obecnie ustawę czeka pierwsze czytanie, a następnie głosowanie na posiedzeniu Sejmu. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.